11 marca, niedziela, zapraszamy na cotygodniowy magazyn FLS Weekend. Za nami pierwszy tydzień rozgrywek futbolowej Ligi Szóstek, a w nim rozegraliśmy 7 meczów w Lidze A, 5 w Lidze B, 6 w Lidze C1. Liga C2 rozpoczyna swoje mecze w nadchodzącym tygodniu. W studiu witamy koordynatora futbolowej Ligi Szóstek, Macieja Ziębę. Dzień dobry. Witamy Cię, Maćku. I eksperta futbolowej Ligi Szóstek, Wojciecha Ziębę. Witam. Witam, Wojciech. Maćku, na początku gorący temat, który elektryzuje wszystkich. Jak wygląda status drużyn zgłoszonych do Ligi C2? No tak, mogę powiedzieć, że na ten moment zakończyliśmy zapisy do Ligi C2. Udało się skompletować również 14 zespołów, więc będziemy mieli zachowany taki standardowy model naszych rozgrywek, czyli wszystkie ligi w tym sezonie będą liczyć 14 zespołów. No i to jest oczywiście dobra wiadomość, bo przynajmniej będziemy mieli jasność, jeśli chodzi o też awanse, spadki. Z każdej grupy Ligi C będzie awansować taka sama liczba zespołów. No więc to jest oczywiście dla nas bardzo radosna wiadomość i teraz już będziemy mogli się skoncentrować tylko i wyłącznie na samych rozgrywkach i zapisy już zamykamy. W związku z powstaniem czwartej klasy rozgrywkowej, tej Ligi C2, troszeczkę będzie trzeba przeorganizować mecze i całą organizację futbolowej Ligi Szóstek. No tak, bo będziemy potrzebować dodatkowe terminy na rozgrywanie tych spotkań. Więc w związku z tym podjęliśmy decyzję, że będziemy rozgrywać mecze również we wtorki na boisku nad Wiślą. No i będziemy grali poniedziałek, wtorek, środa na Nadwiślanie i dodatkowe mecze w niedzielę na boisku przy ulicy Wielickiej. No więc tutaj delikatna zmiana, ale generalnie co do zasady terminy są de facto te same. I jeszcze dodatkowe piątki też. No w piątki będziemy odrabiać zaległości, tak, bo Liga C2, jak wiemy, startuje z pewnym opóźnieniem. W tym tygodniu zagramy tylko 4 mecze. Więc te mecze, które będą jakby zaległe w stosunku do pozostałych lig, będziemy odrabiać w pojedyncze piątki, które też będą... Oczywiście wszystko na stronie będzie wyjaśnione. Terminarz już w najbliższych dniach powinien się pojawić na cały sezon. A jak będzie wyglądać sprawa awansów i spadków, raczej awansów z Ligi C1, Ligi C2? W Lidze A, Lidze B wszystko wiemy. Natomiast ile drużyn z Lig C1 oraz C2 awansuje i ile drużyn spadnie z Ligi B? No tak, z Ligi B spada 5 zespołów, natomiast na ich miejsce wejdzie również 5 zespołów z Ligi C, po dwie pierwsze z Ligi C1 i z Ligi C2. Natomiast trzecie zespoły z każdej ligi zagrają między sobą baraż na zakończenie sezonu i zwycięzca tego barażu awansuje do Ligi B. Jasne, ten baraż myślę, że może być ciekawym dodatkowym spotkaniem. Na pewno będzie miał wysoki ciężar gatunkowy. Wojtku, pytanie do Ciebie. Podobno jest szykowana na stronie internetowej ligi niespodzianka dla osób uczestniczących w rozgrywkach. Zgadza się. Pewna nowość się pojawi. Tak nazwaliśmy tą rubrykę Okiem Kibica, czyli seria felietonów osób, które w tym momencie w lidze nie grają, natomiast dosyć mocno są z tą ligą związane. Nie będę ujawniał na razie personaliów tych osób, tak żeby było pewnego rodzaju napięcie. Kto będzie chciał się dowiedzieć, to na stronie w swoim czasie się dowie. Natomiast myślę, że to będzie ciekawy punkt widzenia nie organizatorów, tylko uczestników, czy też osób, które są z tą ligą związane, obserwują powiedzmy tą ligę z boku. Jeden tekst już jest gotowy. Mogę Możemy zdradzić na jaki temat? To w swoim myślę, że nie chciałbym ujawniać. Natomiast temat myślę, że wszystkich zainteresuje, bo dosyć szeroko był dyskutowany. Natomiast sam tekst już miałem okazję przeczytać. Fajnie się go czytało, także myślę, że ta rubryka zyska szerokie grono czytelników. A w którym miejscu tą rubrykę będziemy mogli znaleźć? To będzie zakładka felietony, czyli w menu news na stronie felietony też pewnie będą to artykuły polecane. A powiedzmy jeszcze, co trzeba zrobić, żeby znaleźć się w tej rubryce Okiem Kibica? To znaczy, jeśli powiedzmy chcę napisać taki artykuł, co powinienem zrobić? Wystarczy do nas napisać i zgłosić taką chęć. Zawsze powtarzaliśmy, że łamy naszej strony są otwarte dla osób, które chcą coś napisać. W tym momencie pojawiły się dwie takie osoby. Myślę, że generalnie są one uczestnikom znane. Tak powiem, sroce spod ogona nie wypadły. Natomiast no, każdy może napisać. Jeśli tylko jest zainteresowany, to prosimy o kontakt.
No i czy my zadamy jakiś temat, czy ktoś będzie miał jakieś własne przemyślenia odnośnie jakiejś kwestii, może do nas zawsze napisać. Tak więc zapraszamy wszystkich uczestników do nadsyłania swoich propozycji do rubryki Okiem Kibica. Rozumiem, że na adres mailowy biuro@ligapauzafls.pl. Zgadza się, dokładnie. Serdecznie zapraszamy. No i jak tutaj widzicie, zmieniła się formuła magazynu FLS Weekend w porównaniu do zeszło sezonowego. Maćku, powiesz coś więcej na temat tego, jak będzie wyglądać ten program? No tak, postanowiliśmy zmienić formułę, więc mamy w tym sezonie studio i będziemy też nasz magazyn FLS Weekend dzielić na części. Tych części łącznie będzie 6. Pierwsza część, w której jesteśmy obecnie, to jest część taka ogólna, poświęcona informacjom ogólnoligowym i potem będziemy mieli 4 części poświęcone każdej z lig, czyli Liga A, B, C1 i C2 osobno. No i na koniec coś dla pasjonatów błędów sędziowskich, można powiedzieć, czyli kontrowersje, w których będziemy te sytuacje szczegółowo analizować. One będą osobno, więc te osoby, które nie będą tym tematem zainteresowane, no to oczywiście nie będą musiały tego oglądać. A dla pasjonatów myślę, że to będzie ciekawe podsumowanie tygodnia. Panowie, dziękuję w takim razie za tą część i zapraszamy naszych widzów na kolejne części, które będą poświęcone już poszczególnym ligom futbolowej Ligi Szóstek.